Znowu się nie mieści, ale tak stanę, żeby nie było widać, bo to jest naprawdę niesamowite auto. Za moimi plecami jest samochód, który jest ewidentnym przykładem, że jak szef się uprze, to można. Można wszystko. I co z tego, że bez sensu? Przecież nikt tego szefowi nie powie. Moi drodzy, Volkswagen. To jest Volkswagen Phaeton? 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 I pomyśleć, że to jest jeden z tych samochodów, który na wartości traci najwięcej. Nowy Volkswagen Phaeton kosztował, uwaga, 100 tysięcy euro. Dzisiaj takie auto możecie kupić za, jeszcze większa uwaga, 20, 30 tysięcy złotych. Oczywiście w opłakanym stanie, z bardzo dużym przebiegiem, bo sztuki takie jak ta, ale też z ekonomicznym silnikiem 3.0 TDI V6, możecie kupić za jakieś 70-80 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, co Phaeton ma na pokładzie. Ten samochód nie doczekał się kolejnej generacji, były tylko tak naprawdę 4 faceliftingi tego samochodu, więc w tej GP3, samochód z 2010 roku, bardzo mocno przypomina Volkswagena Passata. I to jest największe przekleństwo tego samochodu. Na ten model uparł się Ferdynand Piech, wnuk Ferdynanda Porsche. On, odchodząc na emeryturę, chciał zostawić po sobie takie właśnie auto. Auto, które będzie najbardziej luksusowe ze wszystkich. Auto, które będzie najbardziej luksusową limuzyną nie tylko w Volkswagenie, ale także spośród wszystkich marek na świecie. Więc jak szef się uparł, wszyscy zrobili. I zrobili Phaetona. I faktycznie ten samochód pod względem technologii i zastosowanych różnego rodzaju rozwiązań jak na 2002 rok jest nieziemski. Ja tylko przypomnę, że 2002 rok to jest moment, kiedy jeszcze jest produkowany Golf trzeciej generacji. To jest moment, kiedy w Polsce kończy się produkcja Poloneza. I teraz co on w końcu osiągnął tym samochodem? Zbudował samochód, który dzisiaj jest naprawdę technologicznie bardzo mocno zaawansowany. Jeśli będziemy tylko pamiętać, że powstał w 2002 roku, to będzie nas zachwycać. Jeśli tego nie będziemy pamiętać, to będzie po prostu nieco przerośnięty, bardziej skomplikowany Volkswagen Passat. Więc można się zachwycać, można wzdychać, ale tak naprawdę Phaeton to jest nieudana próba stworzenia samochodu luksusowego, który się nie sprzedawał. Obliczono, że do każdego Phaetona, który wyjeżdżał z fabryki w Niemczech, dokładała marka Volkswagen 28 tysięcy euro. Czym jest tak naprawdę Phaeton? No bo wyobraźcie sobie, że nagle przychodzi szef i mówi: wyprodukujcie mi taką limuzynę, że wszystkim spadną gacie. No i co? No to nie wymyślamy koła na nowo, więc wzięli z Volkswagena najlepszą platformę, jaką mieli, czyli z Bentleya Continentala, Flying Spur i modelu GT, i na tej bazie zbudowano ten samochód. Oczywiście elementy zawieszenia są bardzo podobne, silniki są bardzo podobne, jak w przypadku na przykład Audi A2, więc mamy tutaj na przykład w standardzie pneumatykę. Ale jest tutaj naprawdę wiele takich rzeczy, które mogą zachwycać. Na przykład, żeby otworzyć bagażnik, musimy przycisnąć znaczek. Zobaczcie, to jest prawdziwe dzieło sztuki, można by powiedzieć. Bardzo dużo tutaj jest aluminium, bardzo dużo tutaj jest plastiku, tylko dlatego, żeby zmniejszyć masę tego samochodu, bo samochód jest wielki, samochód jest cięższy, w najlżejszej specyfikacji waży ponad 2 tony. W najcięższej, z największym silnikiem W12 i w wersji long, ponad 2 tony 700 kg. Bagażnik. No oczywiście on jest bardzo głęboki, bardzo ustawny, ale przecież ta limuzyna nie służy do tego, żeby wozić tutaj, o tutaj coś odpada, żeby tutaj wozić nie wiadomo jakie bagaże, być może kije do golfa, nieważne. Dzisiaj ma to być bardzo pojemny bagażnik i taki jest. Pod spodem mamy oczywiście miejsce, taki bałagan, mamy oczywiście miejsce nie na koło pełnowymiarowe, bo zobaczcie jakie tutaj są koła. 20 cali. Oczywiście mamy tutaj dwa akumulatory. Urządzeń elektrycznych jest tutaj tak dużo, że no była potrzeba zastosowania właśnie dwóch akumulatorów. Jeden do rozruchu, drugi do wszystkich urządzeń. No i wszystko, co możliwe tutaj w tym samochodzie jest
elektryczne. Ach, zobaczcie, jaka jakość tej skóry. To jest prawdziwa skóra. No dobra, ale trzeba najpierw rozprawić się z ilością miejsca tutaj z tyłu. To nie jest wersja przedłużana. Przedłużana wersja była dłuższa o 13 cm, 12 cm tak naprawdę. No więc miejsca tutaj, powiem wam szczerze, że mam bardzo mało. I proszę nie mówić, że dwumetrowca posadzić tutaj, no to będzie narzekać na miejsce. Nie, bo to jest kawał samochodu, to jest kawał limuzyny, która ma konkurować z Mercedesem, a przecież oglądaliście nasz test W221 i na przykład z Audi. Więc miejsca tutaj jest nie za dużo. No dobra, ale jeśli miejsca komuś jest nie za dużo, to musi zwrócić uwagę na różne detale. Zwróćcie uwagę na ten zagłówek, albo na ten zagłówek, bo tutaj mamy konfigurację siedzeń pięcioosobowe, to jest samochód, więc mamy tak naprawdę dwa fotele z masażami regulowane, ale jeszcze jest możliwość, żeby tutaj ktoś usiadł w środku. Ale teraz tak, jeśli ja wyjdę z samochodu, to samochód wie, że na tym fotelu nikt nie siedzi, tak? To co się dzieje z tym zagłówkiem? On się automatycznie składa. Tutaj mamy na przykład podłokietnik. Super, możemy dostać się do bagażnika też. No, jakoś możemy, pewnie to było, no, mamy schowek na narty nawet. Można było zamówić sobie tutaj stolik, można było sobie zamówić tutaj, uwaga, 12-calowe wyświetlacze. No i mamy masaż. Masaż, który włączamy sobie tymi przyciskami tutaj. Mamy też fotel sterowany. No i tutaj w tym samochodzie, bo oczywiście, co rzuca się na pierwszy rzut oka w takiej wielkiej limuzynie? Drewno na desce rozdzielczej. Tutaj tego drewna nie ma. Tutaj jest Piano Black. To jest specjalny pakiet, który był dostępny na zamówienie. I ten pakiet obejmuje także te rączki tutaj, które też są w Piano Black. No niestety, jak to z Piano Black bywa, ono się rysuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście, czterostryfowa klimatyzacja, więc możemy sobie regulować temperaturę nie tylko z przodu i z tyłu, ale z przodu dla kierowcy, z przodu dla pasażera. Silny mógłby mieć na przykład ciepło, ja mógłbym mieć zimno i to wszystko działać. Mamy oczywiście fotele podgrzewane, ale i wentylowane. Te wszystkie przyciski już dzisiaj trącą myszką i wyglądają po prostu jak z jakiejś starej lodówki, z telewizora Neptun. Podobnie jest z wyświetlaczem. Wyświetlacz monochromatyczny, no takie to były czasy. Tutaj jest jedna ważna rzecz. Ideą fix Ferdynanda Piecha była klimatyzacja i system nawiewu. Wyobraźcie sobie, że do całego tego układu wykorzystano 25 różnych silniczków, a sterowanie na przykład, czy chcemy więcej mieć powietrza, czy mniej, nie odbywa się żadnym suwaczkiem, tylko przyciskiem i jest tutaj wyświetlacz, diody się przesuwają, teraz zamknęliśmy, proszę bardzo, teraz nam nie wieje nic tutaj. Kiedy samochód pojawił się na rynku, czyli 2002 rok, była jeszcze moda na palenie papierosów, zatem w każdych drzwiach jest co? Piękna, chromowana popielniczka z miejscem na fajka i zapalniczką. No to jak mówimy o systemie klimatyzacji, to musicie zobaczyć ten element. Widzieliście? System klimatyzacji działa tutaj niesamowicie. Według założeń inżynierów ma on działać tak, że nawet przy upale 50 stopni wnętrze można schłodzić bardzo mocno i nie będzie się tutaj ten samochód mocno nagrzewał dzięki właśnie temu systemowi nawiewów, którego tak naprawdę nie widać, bo przecież kratki wylotu powietrza są brzydkie. W normalnym samochodzie są uchwyty na czy miejsce na kubki. Tutaj też są, ale zobaczcie, jak ładnie są ukryte. Żeby wsadzić tam kubek, trzeba nacisnąć. Ale co zrobić, żeby znowu to było ładnie zakryte? Schowki oczywiście są, ale nie za dużo. Nie ma gdzie odłożyć na przykład telefonu, co może być w takim samochodzie no, dość upierdliwe, bo tutaj jest schowek, ale nie za dużo. Mówiłem wam o popielniczkach i mówiłem wam, że są cztery, no to nie będę gołosłowny, bo uważajcie. Jedna, druga, trzecia, czwarta w drzwiach. Można to zrobić? Można to zrobić. Liczą się koszty? Nie. W tym samochodzie nie liczą się żadne koszty. Co z tego, że firma będzie dokładać do każdej sztuki 28 tysięcy euro. Co pod maską? Bo to jest ważne i tego w sumie nie pokazaliśmy, więc chyba silnego będziemy poprosimy. Silny pan, poprosimy pana, żeby pan wyszedł. Możemy poprosić? Zobaczcie. Ja zdaję sobie sprawę, że ten silnik nie robi wrażenia, bo to jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do tak dużego samochodu. Silnik V6 TDI o pojemności 3 litrów, czyli silnik diesla, który był stosowany przez Audi, był stosowany przez Volkswagena w Touaregu, naprawdę stosowany był w wielu modelach. Każdy inny silnik,
który się pojawiał tutaj, jest mniej ekonomiczny, a to oznacza, że więcej zużywa paliwa i jest droższy w eksploatacji. Ekstremalnym silnikiem, i nie mówię tutaj wcale o silnikach typu 4.2, które się pojawiały, ale takim największym, najbardziej topowym jest oczywiście silnik W12. I tu dosłowny wtręt, mam nadzieję, że tego producent i silnik nie wywalicie. Utarło się, że silnik W12 to są połączone dwa silniki V6. Guzik, to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę mielibyśmy wtedy dwa wałki, dwa główne wały, a w silniku W12 jest jeden wał i tak naprawdę to są dwie głowice z 6 cylindrami. Tutaj mamy tradycyjne V6 TDI, które znosi duże przebiegi, które generalnie zapewnia jako taką dynamikę w tym samochodzie i jest bezobsługowe, bezproblematyczne. Chodźcie do środka. Przepraszam. Panie, proszę, proszę, proszę. Ja już bym chciał opowiadać, bo to jest tyle do opowiadania, że po prostu ja nie wiem, gdzie to silny upchasz wszystko. Właśnie mi się przypomniało, że jak trzasnąłem drzwiami, żeby ruszyć, to w takim samochodzie i nie ma dociągania drzwi. Właściciele fejtonów w Polsce, ale także i na Zachodzie, i w Stanach Zjednoczonych, dokładają do tego samochodu wszystkie te rzeczy, które mogły być tutaj dołożone, a nie zostało to zrobione na przykład, gdy samochód opuszczał bramy fabryki w Dreźnie, szklanej fabryki tak zwanej, gdzie można było, kupując taki samochód, jechać do fabryki i zobaczyć, jak one powstają. Sam proces produkcji to nie oczywiście taka taśmowa produkcja jak zwykłego Golfa czy Bory albo innego Vento, tylko oczywiście to była manufaktura. Panowie w białych kitlach, nomen omen, biegali po takich bardzo ładnych, czystych powierzchniach. Właściciel tego samochodu chce sobie dołożyć dociąganie drzwi. Twierdzi, że to nie jest nic trudnego i można to zrobić. Mamy w tym samochodzie nawigację, mamy dotykowy ekran, więc to wszystko działa. Oczywiście to działa dość powolnie jak na dzisiejsze standardy i mamy na przykład pneumatyczne zawieszenie, które możemy sobie dowolnie regulować, nie wybierając jakiś tam jeden czy cztery poziomy, tylko dowolnie sobie tutaj regulować. Oczywiście sztywność tych amortyzatorów pneumatycznych i wysokość samochodu. A jeśli mowa o pneumatyce, wiele osób uważa i w zasadzie ja się z tym zgadzam, że jest to zakup podwyższonego ryzyka, no bo oczywiście co? No jeśli coś nawali, no to są kłopoty, to znaczy koszty. I prawda jest w tym, ale oczywiście jeśli będziemy chcieli naprawiać takie pneumatyczne zawieszenie w autoryzowanej stacji. Właściciel tego samochodu miał przygodę, że jedna strona, jedno koło nie podnosiło mu się, więc co? Mówi, że kosztowało go to 200 zł. Za 200 zł kupił kompletny amortyzator sprawny. No i co? Wymienił go i hula. Co jest niesamowite w tym samochodzie, oprócz oczywiście gabarytów auta wielkich, oprócz wielkiej masy, to jest to, że ten samochód faktycznie płynie, przejeżdżając przez wszystkie nierówności. No to jest oczywiście zasługa pneumatycznego zawieszenia, ale przyznam się Wam szczerze, że oprócz tego wrażenie komfortu bardzo mocno potęguje co? Bardzo mocno potęguje cisza, jaka w tym samochodzie jest, bo ten samochód jest naprawdę niemal idealnie wyciszony. Oczywiście plastiki nie znoszą dobrze próby czasu i czasami tutaj pojawia się jakieś skrzypnięcie. Gdzieś coś tu zaczyna już pracować, więc to nie jest przyjemne. Wydaje mi się, że Mercedesy klasy S z tamtych lat są lepiej wykonane przy użyciu lepszych materiałów i to wrażenie komfortu i luksusu jest w Mercedesie większe. No ale to jest Volkswagen. Pod maską mamy te 240 koni mocy. To jest silnik, który montowany był w tym samochodzie od samego początku i on przechodził różnego rodzaju modyfikacje. To jest tak naprawdę silnik po trzeciej modyfikacji, więc tam już jest trochę pogrzebane. Nie ma z tym silnikiem relatywnie wielu kłopotów. Silnik jest czy ekonomiczny, no 9 litrów, 10 litrów, jak przyciśniemy 12 litrów, to nie jest spalanie, które przy
tego rodzaju samochodzie może zabić, no ale też nie jest jakieś, nie wiem, no oszczędne. Po prostu tyle takie samochody palą, które ważą ponad 2 tony. Tutaj jest skrzynia Tiptronic. To jest skrzynia ZF, z którą w zasadzie nie ma problemów, ale trzeba o nią zadbać. Właściciel tego samochodu kupił to auto z przebiegiem 190 tysięcy kilometrów i pierwsze co zrobił, no to oczywiście oprócz serwisu, wymienił olej w skrzyni. I bardzo dobrze, bo dowiedział się, że gdyby tego nie zrobił, mógłby mieć kłopoty, więc no, należy pamiętać o tym, o tej wymianie oleju, a też trzeba mieć z tyłu głowy, że przecież taki samochód no, jest kupowany, czy był kupowany przez osoby, które bardzo dużo robią kilometrów, bardzo duże przebiegi. No więc nie ma się co dziwić, że 200-300 tysięcy taki samochód, który ma 10-12 lat, będzie miał nakulane. Ale spokojnie, te samochody, szczególnie z tymi silnikami, znoszą takie duże przebiegi, znoszą, jak mówią fachowcy, nawet do 500 000 przebiegu bez problemu powinno takie auto przejechać, powinien taki silnik wytrzymać, no ale trzeba oczywiście wymieniać olej. W tym samochodzie, uwaga, w samochodzie, który na rynku pojawił się w 2002 roku, będę nudny i będę to powtarzać, mamy aktywny tempomat, który właśnie teraz uruchomię. Mam nadzieję, że dam radę, bo obsługa nie jest tak intuicyjna jak teraz. Robię set, prędkość ustawiona, nie umiem jeszcze tutaj, o tu zwiększam prędkość, ustawię sobie na 120, no i jadę. Jest też tutaj system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu. To jest niesamowite, że już wtedy takie rzeczy dostępne były w Volkswagenie. Jest cicho, komfortowo, nawiewy, które pracują, jest, no dzisiaj akurat temperatura jaka jest? 17 stopni, to nie jest jakoś super gorąco, ale słońce już nieźle praży, więc te nawiewy, w ogóle ich nie słychać. Drażni mnie to, nawet we współczesnych limuzynach klasy premium, że ten nawiew jest na tyle hałaśliwy, że on po prostu denerwuje. Tutaj absolutnie tego nie słychać. Sobie przyspieszymy, trochę mu pomogę, bo tu możemy jechać 120. Proszę bardzo, wciskasz pedał gazu. Haha, przed nami jedzie Volkswagen, współczesny Volkswagen. No i zobaczcie, ten tył w zasadzie jest bardzo podobny do tego Phaetona. Jakbym zrównał się z nim, co zaraz uczynię i rzucę okiem na to, jak wygląda grill w tym samochodzie, to wygląda niemal identycznie jak w tym Phaetonie. Jazda jest naprawdę bardzo przyjemna na takich drogach ekspresowych, no bo tak naprawdę do tego jest stworzony ten samochód. Jeśli jeździmy gdzieś tam w mieście, w ciasnych uliczkach, no to będzie po prostu męczące, ale tutaj to nie jest tak, że tym samochodem się nie da po prostu w takie miejsca wjechać. To też jest tak, że te 20 lat temu wielkość tego samochodu robiła wrażenie. Dzisiaj wystarczy wsiąść do jakiegokolwiek SUV-a i ta wielkość samochodów też się zmieniła, auta urosły, więc to nie jest po prostu tak nadzwyczajne. Ja postaram się teraz skasować zużycie paliwa. Nie wiem, czy mi się to uda. Może tutaj gdzieś to jest setup. Traffic Navigation Media Driven System Voice. Dobra, tu nie. Radio nie. O Boże Święty. Ojej, tam od razu. Tego nie dawaj. Gdzie tak to jest tutaj? Tyle rzeczy. Dobra, pal licho. Gaz w podłogę. Widzicie, ta skrzynia potrzebuje czasu, żeby zmienić bieg, ale generalnie robi to bardzo płynnie. Nie ma tutaj żadnego szarpnięcia i gdy samochód już, gdy silnik rozkręci się powyżej 2500 obrotów, to naprawdę samochód zaczyna zupełnie inaczej oddychać. Chociaż mówię, to nie jest jakiś tam sportowy samochód, to jest po prostu limuzyna. Nominalnie przyspieszenie to jest 8,3 sekundy do setki. I tak jak na takie gabaryty i na taką masę jest wynikiem dobrym. Ja sobie trochę usztywnię to zawieszenie, bo jest mi tutaj trochę za miękko. A patrzcie, mogę nawet sobie to palcem, o, bardziej w stronę sportu. Zobaczymy, jak będzie znosić nadwozie to sztywniejsze zawieszenie, bo tu też, tak jak mówiłem, wszystko tutaj jest wszystko tutaj jest jeszcze bardziej niż w klasycznych limuzynach. Na przykład sztywność tego całego samochodu, tej całej karoserii, no była mocno poprawiona względem nawet Continentala GT, na którym oczywiście ten samochód został zbudowany. Jest współczynnik, który mierzy sztywność nadwozia i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Phaeton ma większą sztywność nadwozia niż ówczesna 911. No to o czymś świadczy. A przecież mamy samochód, który jest pięciodrzwiowy.
więc uzyskanie takiej sztywności no, nie jest prostą sprawą. Phaeton to jest jedyny samochód na świecie, który ja znam. Bo tutaj jakaś sytuacja, jakaś awaryjna. Który oprócz tego, że wskazuje na komputerze centralnym ciśnienie we wszystkich kołach, to pokazuje również ciśnienie koła zapasowego. No i widzicie, silnego to i dobrze posłuchać. W Land Cruiserze też tak jest. Mamy oczywiście tutaj czujniki parkowania. Mamy czujniki parkowania z przodu, mamy kamerę cofania także z tyłu, ale też samochód fajnie pokazuje to, czy na przykład zbliżamy się do przeszkody, czy nie. Służą do tego tutaj wyświetlacze zamontowane w tej blendzie. I teraz tak sobie pomyślałem, że wszyscy bardzo mocno ekscytują się Volkswagenami z rodziny ID, które właśnie mają układ deski rozdzielczej tej z przodu tutaj taki bardzo poziomy i mają blendę schowaną właśnie pod szybą. To jest bardzo podobny element. Tam też ta blenda służy do tego, żeby wyświetlać komunikaty dla kierowcy, oczywiście oświetlenie ambientne, różne kolorki. Tutaj czujniki, czy tak naprawdę wyświetlacze, które wskazują mi odległość od przeszkody, wyświetlają się w lewym, w prawym rogu, a z tyłu nad silnego głową, na środku, widzę to wyraźnie w lusterku. Rzeczy niesamowite, które jeszcze odkryłem, a pamiętajcie 2002 rok, kiedy samochód wchodził do sprzedaży, jest możliwość głosowego wskazywania celu albo obsługi różnego rodzaju urządzeń. Oczywiście jest to bardzo pierwotna taka funkcja i bardzo mocne te funkcje są okrojone, ale jest coś takiego. O, jest czerwone światło, silny. To ja mam do ciebie takie pytanie. Mówiłeś, że w Toyocie... Hello. W Toyocie jest możliwość sprawdzenia ciśnienia powietrza w zapasówce, ale czy w Toyocie jest też takie coś? Mamy oczywiście słoneczko, mamy lusterko, do którego ci tu macham. A teraz uważaj. A, jakbym chciał widzieć moje na przykład... To mam takie zbliżone lusterko. Dalej, bliżej, dalej. Niezłe, co? I to samo jest z tej strony. Oczywiście jest solar. Może być też zamontowany w szklanym dachu, ale w tej wersji nie ma. Zresztą tych elementów, które mogą tutaj być, a których nie ma, jest naprawdę całe mnóstwo. I to chyba najbardziej cieszy. Chociaż no, znalezienie takiego najbardziej wypasionego Phaetona to chyba jest takie poszukiwanie świętego Graala. Nie mogę się połączyć z telefonem, a muszę zadzwonić do znanego wam papieża. No i jak to zrobimy? Oczywiście zrobimy to tak, żeby było legalnie. Bo sobie tutaj to schowamy, nie używamy, trzymamy ręce na kierownicy. Dzień dobry panu. Miałeś kiedyś ochotę, żeby kupić sobie nietypowego Volkswagena? Tak, chodziło mi po głowie. I zaskoczę cię czym. Czym? Co? Volkswagena Passata. B5, ale z silnikiem W8. To ja mam inną propozycję i mi chodzi coś po głowie zupełnie innego. Podobne auto do Volkswagena Passata z silnikiem W12. A, Phaeton. Phaeton. Powiedz mi taką rzecz, bo tak naprawdę samochód bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach. Znane silniki, silniki znane z Audi, zawieszenie też w zasadzie bezproblematyczne. Warto się pakować w taki samochód? Jeżeli mamy tam pneumatykę, to tam lepiej o tą pneumatykę dbać. Nie? Dbać, to prawda, dbać, no, tak. Ta pneumatyka, ale to nie tylko czy się Phaetona, bo też i Audi A8, czy Touareg. No właśnie. Wszystkich samochodów na pneumatycznym zawieszeniu. No właśnie, a jeśli chodzi o silniki, to czy W12, bo ja się zastanawiam nad tym, to jest dobre rozwiązanie, jak ktoś szuka takiego, no już powiedzmy sobie, young timera do codziennej jazdy. No Julo, no to do codziennej jazdy na pewno się nie nadaje, bo ten samochód to pali jak smog. Pomijając kwestię spalania. Pomijamy kwestię spalania. Chodzi o awaryjność, co, chodzi o rzadką jazdę. Nie jest to na pewno awaryjny silnik, jest drogi w eksploatacji, to na pewno. Mhm. Ten zresztą sam silnik był stosowany i jest nadal stosowany w Bentleyach. No właśnie. Oczywiście tam zmieniony ten silnik troszeczkę konstrukcyjnie, no ale to też jest cały czas zachowana jednostka jako blok, jako W12, prawda? Mhm. To nie jest to awaryjny jakiś. Czyli co, częste zmiany oleju? To przede wszystkim. Rozruchy? To jest to, co Euro za każdym razem, jak się słyszymy i widzimy, tak to jest. Zawsze powtarzam.
Tak. Olej, ja myślę, że nasi widzowie już uznają nas za takich starych pierdzieli, wiesz? No Phaeton nie jest na szczęście jakoś strasznie wysilony, chociaż jak sobie przypomnę, to ten silnik 5-litrowy w V10 w dieslu, on ma 750 Nm, no to jest smok. Jak ja dobrze pamiętam, to na początku w ogóle, kiedy był zastosowany ten silnik V10 TDI, i nie tylko w Phaetonie, ale także w Touaregu, to niestety nie wytrzymywały skrzynie biegów, wiesz, automatyczne. Nie wytrzymały. Właśnie tego momentu. Ten samochód miał astronomiczny moment obrotowy. Volkswagen zadecydował, że muszą obniżyć moment obrotowy samochodu, żeby ta skrzynia mogła funkcjonować. Pod maską tego samochodu, którym jadę, jest V630 TDI i on też tak naprawdę miał trzy modyfikacje. Ten jest o mocy 240 koni mechanicznych, więc ten najmocniejszy, jakby z ostatnich lat produkcji tego silnika, więc no to też chyba jest bezawaryjny silnik, jeśli o niego dbamy. No to jest takie, no nie wiem jakby to nazwać, takie 2.0 TDI, to taki drugi jest właśnie 3.0 TDI. Dobra, to skoro to mamy rozstrzygnięte i tutaj już wiemy co i jak, to powiedz mi, bo ja zawsze mam taką obawę, że w tego rodzaju samochodach części elektrycznych, układów, czujników jest tyle, że jak tutaj coś się spierniczy, to nie ma mądrego, który sobie z tym poradzi. To dosyć specyficzny samochód. Elektroniki jest nawalowane w tym samochodzie pełno. Pamiętam, że w pierwszych okresach produkcji, kiedy te auto trafiały do nas do serwisu, jak jeszcze pracowałem w ASO, bardzo częsty przypadek to tak, przede wszystkim problemy z Keylessem, jeżeli był wyposażony w Keylessa, problemy z otwieraniem tylnej klapy bagażnika, bo tam jak otwierasz klapę bagażnika, to wciskasz emblemat Volkswagena i tam padały te switche. Niejednokrotnie wierciło się dziury, żeby do bagażnika się dostać, bo nie można było tak się po prostu pobrać i zamknąć samochód. Pamiętam, że przykładowo głupia usterka, nie wiem jak później oni ją rozwiązali, ale z pierwszego okresu produkcji, przykładowo psuł się przełącznik świateł awaryjnych. O. To jest na konsoli centralnej, ten. Tutaj nad tak zwanym zapem, czyli tym całym tutaj, całym tą takim komputerem pokładowym. Tak. I ciekawostka, ten przełącznik nie występował jako sam przełącznik, tylko występował z całym tym zapem, z całą tą elektroniką, z całym telewizorem. I na tamte czasy to kosztowało około 15-18 tysięcy złotych. Jak ktoś wydaje pół bańki na auto, to może sobie tam takie coś wymienić. Słuchaj, dzięki wielkie w takim razie. Trzymaj się, miłego. Trzymaj się, hej. No i widzicie, papież dzisiaj jakoś chciał sobie pogadać. A my? 8-3, sprzęt przygotowany, tryb S. Zrobimy wyłączenie ESP. Zrobimy amortyzatory. Najbardziej sportive, jak można zrobić. Najbardziej. Proszę bardzo. O Boże, przecież tu się nic nie dzieje. Ojej. Już? No ale proszę. 9,2, czyli 9 dziesiątych tylko gorzej, niż zakładał producent. Och, proszę. Bardzo długo tutaj, powyżej 4000, bardzo leniwie zmienia ta skrzynia biegi, więc czuć, że to jest taki charakter samochodu długodystansowego, ale proszę bardzo, 9 sekund, czyli wynik lepszy. No więc to oddaje charakter tego samochodu. Tutaj nie chodzi o sportowe osiągi. Jeśli chcemy trochę mieć lepsze osiągi, to musimy wybrać albo większą benzynę, albo silnik W12, który powiem Wam szczerze, że mnie niesamowicie kusi. Reasumując, czy kupiłbym sobie takiego Phaetona? Tak, zdecydowanie kupiłbym takiego Phaetona, przy czym nie z tym silnikiem 3.0 V6 TDI, ale jednak bym zdecydował i pokusił się o W12. Z jednej prostej przyczyny. Ten samochód docenią ci, dla których jakoś cenna jest ta technologia tutaj, ta technika i te rozwiązania. Oczywiście, biorąc pod uwagę walor użytkowy tego samochodu, to lepiej byłoby kupić sobie Audi. Te same osiągi, w zasadzie te same rozwiązania, ale jednak biorąc pod uwagę, że to jest Volkswagen i że no jest ta otoczka, ta historia, ten mit tego samochodu, który kazał stworzyć tak naprawdę dla siebie Ferdynand Piech,
no, podnosi nie tylko walor pewnie, nie tylko cenę, ale właśnie no, podnosi i sprawia, że ten samochód jest jakiś. Bo tak patrząc na auto i jeżdżąc tym samochodem, no to oczywiście on na dzisiejsze standardy jest nadal komfortowy, ale żeby ten samochód był jakiś zdecydowanie, no to zdecydowanie wolałbym wybrać silnik W12. No ale pytanie zawsze zostaje, jeśli takie auto już by się trafiło, to czym nie kupił? No na pewno bym to mocno rozważył. Te samochody już teraz tylko zyskują na wartości, więc jak ktoś szuka nietuzinkowego samochodu, to Phaeton jest zdecydowanie takim autem, chociaż nie będzie się wyróżniać na ulicy. Jak powiecie, że jeździcie Passatem albo jak jeździcie po prostu zwykłym Volkswagenem, to wszyscy wam w to uwierzą.